W tym wideo przedstawię Wam nowy sposób dzielenia, sposób nazywany dzieleniem pisemnym. Przydatny jest zwłaszcza dla większych liczb. Potem zastanowimy się, dlaczego ten sposób działa. Obliczmy 96 podzielone na 4. Przepiszę to najpierw w trochę inny sposób. 96 podzielone na 4 i u góry pozioma kreska. Za chwilę przekonacie się, dlaczego dobrze jest tak właśnie to zapisać i dlaczego ułatwia to dzielenie pisemne. Pierwsza rzecz, nad jaką się zastanowimy, to ile razy ta czwórka mieści się w dziewiątce. Wiemy, że 4 razy 2 równa się 8 i że 4 razy 3 równa się 12. Wynika z tego, że 3 to będzie za dużo, bo 12 jest większe od 9. A my chcemy być poniżej 9, ale tak blisko 9 jak tylko się da, żeby nie było zbyt dużej reszty. Chcemy znaleźć największą liczbę, jaka zmieści się w 9 i dziewiątki nie przekroczy. 4 mieści się w 9 2 razy. Teraz pytamy, ile to jest 2 razy 4. 2 razy 4 to 8. Teraz odejmujemy 8 od 9. Otrzymujemy w wyniku 1. Następny krok, spisujemy kolejną cyfrę, czyli 6. Mamy tutaj 16. Pytamy teraz, ile razy 4 mieści się w 16? I w tym przypadku wiemy, że 4 mieści się w 16 dokładnie 4 razy, bo 4 razy 4 równa się 16. Zapisujemy, że 4 mieści się w 16 4 razy. Mnożymy teraz 4 razy 4, daje to w wyniku 16. Odejmujemy, 16 odjąć 16, 0, czyli zupełnie nic. Nie mamy żadnej reszty. I w ten sposób otrzymujemy odpowiedź. Może wygląda to trochę magicznie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. 96 podzielone na 4 równa się 24. Chciałbym teraz, żebyście zatrzymali to wideo i zastanowili się, dlaczego taki sposób dzielenia działa. Jakim cudem otrzymaliśmy prawidłową odpowiedź? Możecie to zresztą łatwo sprawdzić. Możecie pomnożyć 4 razy 24 i powinniście otrzymać 96. Zakładam, że już to zrobiliście. Ważną rzeczą, jak zawsze, jest śledzenie wartości na poszczególnych pozycjach, bo one nam mówią, co się dzieje w trakcie całego procesu. Jeżeli przyjrzymy się dziewiątce, to widać, że znajduje się ona na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 90. 9 dziesiątek. Na początku pytamy, ile razy czwórka mieści się w 90 i musimy się tu posługiwać wielokrotnościami dziesiątki. Czwórka mieści się w 90 20 razy. 4 razy 20 to 80. Więc z 96 zostaje nam jeszcze 16 reszty. Jeżeli od 96 odejmiemy 80, to zostanie jeszcze 16, w których czwórka też musi się zmieścić ileś razy. A czwórka mieści się w 16 4 razy. Pytamy, ile razy czwórka mieści się w 96 i dowiadujemy się, że 20 razy, ale okazuje się, że to nie wystarcza do 96 i że jeszcze musimy dorzucić kolejne 4. Mam nadzieję, że ten przykład trochę Wam pomógł.